Korea Północna zagroziła dziś wojną każdemu, kto spróbuje zakłócić próbę rakiety mającą nastąpić w najbliższym czasie. Pchenian twierdzi, że chodzi o rakietę mającą wynieść na orbitę i satelitę i że próba ma charakter pokojowy. Amerykanie twierdzą co innego. Ich zdaniem testowana będzie rakieta dalekiego zasięgu Taepodong-2, która teoretycznie zdolna jest przenieść ładunek nuklearny aż na zachodnie wybrzeże USA. Waszyngton zagroził, że w razie testu może zestrzelić rakietę. Odpowiedzią Pchenianu była groźba wojny. Do takich zachowań Korei Północnej świat zdążył się już przyzwyczaić. Pchenian regularnie grozi Korei Południowej, Japonii, a nawet Ameryce, że zmiecie z powierzchni ziemi ich miasta lub że mocarną dłonią swej armii spróbuje rozbić w puch ich potęgę. Szantaż to w zasadzie jedyny instrument, jakiego w polityce zagranicznej używa reżim Kim Jong-ila. Władze Pchenianie sprawiają wrażenie nieobliczalnych, by wymusić na przeciwniku różnego rodzaju ustępstwa. Korea Północna to najbardziej odizolowany kraj na świecie. Tak naprawdę nie wiadomo, co dzieje się w umysłach jej przywódców. Dlatego groźby ze strony tego kraju należy przyjmować spokojnie, ale mimo wszystko poważnie.